podziemiach Dworca Zachodniego tylko komunikaty wykonawcy zdradzają, że nad nami toczy się jedna z największych kolejowych inwestycji w historii. Pasażerowie już wkrótce dostaną tutaj zupełnie nowy tunel do dyspozycji, ale oczywiście tych zmian będzie znacznie więcej. Dzisiaj pokażemy Państwu skalę tej inwestycji. Pokażemy też, na jakim jest etapie. W tej chwili znajdujemy się na drugim piętrze budynku, w którym będzie znajdowało się lokalne centrum sterowania. W tym miejscu będą siedzieli dyżurni ruchu, którzy będą prowadzili ruch na stacji Warszawa Zachodnia. Oprócz tego udało się wykonać 3 segmenty przejścia podziemnego ścian konstrukcyjnych. Na dwóch wykonywane są w tej chwili stropy. Oprócz tego widzimy zaawansowanie wykonania zadaszenia nad całą stacją. W trakcie przebudowy mamy 3 perony. Konstrukcja kładki została już wykonana. Mamy wykonane podpory, mamy nasuniętą konstrukcję kładki. Prowadzone są prace związane z elementami doprowadzenia schodów, balustrad i przygotowanie do prac wykończeniowych. W najbliższym czasie będą prowadzone prace związane z budową peronów, z budową układu torowego, dokończenia zadaszenia nad 3 peronami, które będą oddane do użytku na jesieni. Do tej pory udało się postawić 15 dużych konstrukcji stalowych, docelowo będzie ich 68. Jeżeli chodzi o codzienne zaangażowanie, to tutaj tak naprawdę jest to zaangażowanie kilkuset pracowników, kilkadziesiąt osób kadry nadzorującej. Po stronie wykonawcy tak samo mamy po kilkadziesiąt sztuk maszyn, które codziennie pracują, dźwigi. Praktycznie praca trwa 24 godziny na dobę. Znajdujemy się w centrum placu budowy na modernizowanej stacji Warszawa Zachodnia. To tutaj wykonywane są prace, zarówno te przy wymianie torów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej, ale także, to co ważne, przebudowywane są perony, które będą w pełni dostosowane do potrzeb osób, pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się. Docelowo każdy z tych peronów będzie miał nawierzchnię z wypustkami, które będą wyczuwalne pod stopą. Będą również windy, schody ruchome, które umożliwią wygodne dojście zarówno do przejścia podziemnego, które tutaj powstaje, jak także do kładki, która połączy docelowo dwie strony Warszawy. Z jednej strony Wolę, a z drugiej strony Ochotę. Każdy peron będzie także przykryty wiatami. Dzięki temu podróż, niezależnie od tego, w jakich warunkach atmosferycznych, będzie bardzo komfortowa. W miejscu, w którym się obecnie znajdujemy, będzie jeszcze ogromne zadaszenie, które powstaje na stacji Warszawa Zachodnia. Tutaj także będzie system dynamicznej informacji pasażerskiej. Oczywiście bardzo ważnym elementem inwestycji na stacji Warszawa Zachodnia jest budowa nowego przejścia podziemnego. Ono nie tylko będzie szersze i dłuższe, ale przede wszystkim zapewni dogodne dojście do dzisiaj funkcjonującego peronu o numerze 8. Prace realizowane na stacji Warszawa Zachodnia potrwają do 2023 roku i są one realizowane dzięki wsparciu funduszom unijnym. Tutaj 2 miliardy złotych przeznaczone są na to, aby zapewnić bardzo wysoki komfort podróżowania dla wszystkich pasażerów, a pamiętajmy o tym, że stacja Warszawa Zachodnia to największa taka węzłowa stacja pod kątem ruchu pociągów. W ciągu doby przez stację Warszawa Zachodnia przed modernizacją przyjeżdżało około 1000 pociągów. Teraz pamiętajmy także o tym, że przez stację cały czas przejeżdżają pociągi, a część z tych składów kursuje po linii obwodowej i przejeżdża przez stację Warszawa Gdańska. Wiemy już, na jakim etapie są prace związane z przebudową stacji Warszawa Zachodnia. Wiemy też, jak będzie wyglądał jej ostateczny nowy kształt. Pamiętamy, że kolejarze pracują bez wytchnienia 24 godziny na dobę, a wszystko to, by jak najszybciej oddać te inwestycje do dyspozycji pasażerów. Pierwsze elementy nowego Dworca Zachodniego do dyspozycji pasażerów zostaną oddane już jesienią tego roku, a całość ma być gotowa za 2 lata.